Śląsk Net Live po piątej kolejce Ekstraklasy i tak spotykamy się i Śląsk liderem, taki dzień świstaka, oby jak najdłużej. Spotykamy się po meczu z Krakowią, ostatnio rozmawialiśmy, że trochę obawiamy się tego meczu, ale skończyło się chyba tak, jakbyśmy sobie wszyscy tego życzyli. Wygraliśmy, ale to było dość szczęśliwe zwycięstwo. Znowu zasługa w rękach Matusa Putnockiego. To on nam tak naprawdę uratował ten mecz. Co prawda, gdybyśmy wykorzystali te sytuacje, które mieliśmy, mam tutaj na myśli chociażby Przemysława Pochetę czy Daniela Szczepana, to byśmy nie byli zależni od Matusa Putnockiego. No ale zmarnowaliśmy. Kolejny raz się potwierdza to, co mówiliśmy już, że dochodzimy do sytuacji, ale brakuje tej chłodnej głowy. Na szczęście mamy bramkarza, który nas broni. Obawialiśmy się tego meczu. Krakowia pewnie też się go obawiała. Koniec końców wygraliśmy, jesteśmy liderem. No i oby tak dalej. Jesteśmy liderem. Seria trwa. Rekord pobity. Daniel, jak myślisz, na jakiej liczbie ta seria tych meczów bez porażki się może zatrzymać? Nie chcę obstawiać. Albo jak długo może trwać? Nie chcę obstawiać, bo od tego sezonu uważam, że kompletnie nie znam się na piłce i tak naprawdę nie powinienem się udzielać w tym temacie, ale już tak całkiem na poważnie. Śląsk po raz kolejny po prostu pokazał tą konsekwencję i to, że powiedzenie szczęście sprzyja lepszym, też tutaj odgrywa dużą rolę. Ja troszeczkę bym się nie zgodził z tym, że wygrywamy szczęśliwie. Oczywiście bramkarz robi to, co do niego należy, może nawet więcej niż sami przewidywaliśmy, ale koniec końców w tych spotkaniach, jeżeli popatrzymy na nie z szerszej perspektywy, oczywiście rywale zawsze mają szansę i często zdarza się, że popełniamy dalej jakiś błędy w obronie, no ale stwarzamy o wiele więcej sytuacji niż w poprzednich latach i to jest ważne. Myślę, że teraz niedługo przed nami przerwa na reprezentację i chyba to będzie pierwszy aspekt, nad którym trener Ławiczka będzie chciał popracować, czyli ta skuteczność. No bo tak jak tu Kamil wspomniał, no sytuacje Przemka Płachety czy Daniela Szczepana, no to były sytuacje nie 100, to były 200% okazje i one by zamknęły mecz. Ale cieszy to, że jednak potrafimy pod tą bramką się znaleźć i w dalszym ciągu mimo wszystko skutecznie bronić. Ja myślę, że w poprzednim sezonie taki mecz jak ten z weekendu byśmy po prostu przegrali, tak, bo takie tak. Mecze były, kiedy my stwarzaliśmy okazję, nie wykorzystywaliśmy, przeciwnik stworzył ich sobie mniej, wykorzystał więcej, wygrywał mecz i to często było właśnie tak u nas, kiedy my musieliśmy wygrać, czy powinniśmy to wygrać, schodziliśmy z boiska po przegraniu. W tym sezonie role zupełnie się odwróciły, kiedy to my jesteśmy skazywani na porażkę, czy nie jedziemy w ogóle w roli faworyta jak do Warszawy, czy do Poznania, wywozimy korzystny dla nas wynik, więc to jest zupełna odmiana w porównaniu z poprzednim sezonem. Odmiana też na trybunach, bo akcja Idę na lidera dosyć szerokim echem się odbyła w mediach społecznościowych i te trybuny wrocławskie się dosyć mocno wypełniły. Myślicie, że po takim meczu i po takiej grze w spotkaniu kolejnym w Wrocławiu pęknie ta dwójka z przodu i będzie ponad 20 tysięcy? Ja mam mieszane uczucia co do tego pompowania balonika z wędrówką na lidera. Fajnie, w porównaniu z tym, co było 16 czy 17 tysięcy robi wrażenie, ale jak weźmiemy pod uwagę, że stadion ma 40 tysięcy miejsc, czy ponad 40, a w kraju są stadiony, na których regularnie jest ponad 20 tysięcy, no to te nasze 17 wyjątkowo, pierwszy raz w ogóle w tym sezonie, nie robię jakiegoś większego wrażenia. Okej, no jak dla nas jest to dobry wynik, ale myślę, że nie powinniśmy się tutaj zachwycać 17 tysiącami. Dobry Śląsk powinien zagwarantować przynajmniej 20 tysięcy na trybunach, wtedy to byłoby również z korzyścią dla klubu. No i klub wtedy miałby też przychody z dnia meczowego. O tym właśnie mówię. Bo jeżeli ta widownia nie jest zbyt duża, to tak naprawdę Śląsk musi dokładać do interesu. Daniel, tutaj jest takie stwierdzenie na czacie, że jak Markowicz się sprawdzi, to on i Putnocki razem mogą sprawić, że Śląsk tym liderem będzie
długo. Myślisz, że ten Markowicz to może być ważne ogniwo w drużynie trenera Lawiczki? Powiem coś, co w moim wypadku w tym sezonie się sprawdza. Chcę się po raz kolejny mylić. Znaczy, rozmawialiśmy tydzień temu o tym zawodniku. Nie byliśmy jakoś super nastawieni do tego ruchu kadrowego. No ale skoro trener Lawiczka, czyli człowiek, który z tych samych ludzi potrafi wskrzesić po prostu drugie życie i zupełnie inną mentalność na boisku, widzi coś w tym facecie, no to no, większego eksperta w tym momencie nie posiadamy w zespole, więc jeżeli trener dał pozytywną rekomendację, no to myślę, że jest na niego konkretny pomysł i my nie widzieliśmy tak naprawdę jego możliwości jakoś na treningach, także no to co twoja obecność na jednym z treningów, no to powiedzmy chodzi o bardziej rozbieganie, tak? Pewnie w gierkach prezentował się lepiej, ja też słyszałem, że bardzo pozytywne wrażenie zostawił i poniekąd rola fałszywego napastnika to może być docelowa pozycja na boisku. No tak, właśnie rozmawialiśmy tutaj z dyrektorem Sztylką. Właśnie padło pytanie, na jakiej pozycji on jest szykowany i raczej właśnie dziesiątka albo dziewiątka. Pewnie duża wymienność będzie. Tak, on na pewno gwarantuje tą wymienność. Tak. I w razie czego też może zagrać na skrzydle, więc taki uniwersalny, ofensywny pomocnik. O nim jeszcze będziemy mówić, będziemy też pokażemy Wam również nagranie właśnie wypowiedzi dyrektora Sztylki na temat i Markowicza, i Żywulicia. Natomiast jest jeszcze pytanie z czatu, dosyć ciekawe i chyba wcześniej nikt nie wpadł na taki pomysł. Kamil, może Ty powiesz, jakbyś to widział, jest pytanie, czy Musonda mógłby być wahadłowym? Czyli żebyśmy zagrali... Żeby Musonda mógł być wahadłowym, musielibyśmy mieć trzech stoperów. Więc nie mógłby być. Nie widzę Śląska, czy nie widzę kadry Śląska na taktykę 3-5-2, bądź 5-3-2, bądź 5-4, bądź 5-3-1-1. W każdym razie z trójką środkowych pomocników nie. Moim zdaniem nie. Okej. Okay. No o Musondzie też będziemy mówić, bo jego występ w meczu z Lechią stoi pod znakiem zapytania ze względów zdrowotnych, ale też zastanowimy się, czy ten jego występ w meczu z Krakowią był optymalny, ale zanim to posłuchajcie wypowiedzi Dariusza Sztylki na temat nowych zawodników. Jak wygląda sytuacja dwóch graczy, o których ostatnio głośno w kwestiach transferowych, dwóch piłkarzy pochodzących z Bałkanów? Jeśli chodzi o Żywulicza i Markowicza, który mam nadzieję, że dołączy do nas w najbliższym czasie. Terminarz tak się układa, że po Pogoni Szczecin jest przerwa reprezentacyjna. Trener będzie miał 2 tygodnie na to, żeby popracować z tymi zawodnikami bardzo, bardzo mocno. Diego jest z nami, tutaj wygląda z treningu na trening bardzo, bardzo dobrze i sądzę, że tak naprawdę włączą się o rywalizację o pierwszy skład w przerwie reprezentacyjnej. Sytuacja z Diego jest dla nas oczywista. Czekamy na certyfikat zawodnika. Złożyliśmy wszystkie niezbędne papiery. Mam nadzieję, że to zadzieje się na dniach. Sprawa jest dla naszego działu prawnego, dla działu prawnego zawodnika i PZPN-u dość oczywista, więc kwestia, kiedy ten certyfikat do nas dotrze. A Markowicz musi przejść po udanych testach sportowych, musi przejść badania medyczne i podpisać kontrakt. Mhm. W przyszłym tygodniu zamyka się okienko transferowe. Czy możemy się spodziewać jeszcze ewentualnie jakiegoś strzału last minute? Nie planujemy. Nie planujemy strzału last minute. Moim zdaniem wykonaliśmy przez ostatnie miesiące ciężką pracę. Ci zawodnicy są konkretnie dobrani pod profil, pod potrzeby tej drużyny, po to, żeby rywalizacja na treningu była
w zespole bardzo, bardzo dużo, żeby trener miał po dwóch, trzech czasem równorzędnych zawodników na pozycji, bo są też takie pozycje, gdzie ta konkurencja jest jeszcze większa. Ma moim zdaniem zbilansowaną, dobrą drużynę do pracy i cieszyłbym się, jeśli ta rywalizacja przynosiłaby pożądane efekty. Jedno co wiemy, że w meczu najbliższym w Gdańsku ani Żywulicia, ani Markowicza na boisku nie zobaczymy. Pytanie, czy dotrze ten certyfikat i czy Żywulicz będzie gotowy do walki o kadrę w meczu z Pogonią. Ale szykuje się ciekawa rywalizacja w środku pola. Teraz nie było Krzysztofa Mączyńskiego, pauzował z powodu kartek, no i zagrał Chrapek z Łabojką. Jak widzicie środek pola w meczu w Gdańsku? Zostawiamy ten zwycięski skład, czy kapitan wraca na okręt? No, zmieniamy, to jest oczywiste, że zmieniamy. Przede wszystkim wraca nasz kapitan, więc jakby z automatu powinien mieć to miejsce w składzie, zwłaszcza, że sportowo zasługuje na to miejsce. To nie jest tak, że gra tylko dlatego, że jest kapitanem, bo równie dobrze tym kapitanem może być Wojciech Golla i nie byłoby większej różnicy. Moim zdaniem Michał Chrapek nie obronił się tym meczem. Był to lepszy mecz niż poprzednie, ale trudno by było już zagrać jeszcze gorzej, więc jakby no zagrał lepiej, ale moim zdaniem nie obronił się. Jakub Łabojko na swoim poziomie, więc do niego Krzysztof Mączyński jak najbardziej taki środek widzę na Gdańsk. Tutaj pytanie, pochwała dla Wojciecha Golli. My też chwaliliśmy we wcześniejszych programach grę stopera. Pytanie, co z Augusto? No Augusto nie przedłużył kontraktu i gdzieś wybył. W wakacje. Z tego co wiem, jest u siebie tam w Portugalii. Cieszy się rodziną. Jesteś w kontakcie. Wiemy, że to jest rodzinny człowiek, spędza czas. Śledzę Instagrama, także tak czasami kogoś tam jednak dręczę. Mówimy tutaj o dobrym występie Wojciecha Golli. Tak naprawdę chyba patrząc na grę naszych obrońców, zdarzały się błędy Piotrowi Celebanowi, zdarzały się błędy Łukaszowi Broziowi i Dino Szciglecowi, natomiast Wojtek Golla chyba rzeczywiście jest takim najsolidniejszym punktem, jeśli chodzi o tą grę defensywną. Czy zgadzacie się, czy... Zgadzamy się, albo dobrze się maskuje. Nie przytrafił mu się żaden taki błąd, inaczej, nie przytrafił mu się żaden rażący błąd, który by odbił się na wyniku, czy był jakoś zdecydowanie zauważalny. No nie oszukujmy się, bezbłędnie też nie gra. Ja wymagam ciągle więcej od niego, jeżeli chodzi o wprowadzenie piłki, bo tutaj z tym mieliśmy problem. Już widać, że w momencie, kiedy jest Puerto na boisku, wygląda już to nieco inaczej. Już się trochę wymieniają tym czynnikiem gry, to co musimy robić. I myślę, że będzie coraz lepiej. No właśnie, wspomniałeś tutaj o Puerto, debiut w pierwszej drużynie Śląska. Zastanawialiśmy się, czy wystąpi, raczej myśleliśmy, jak że zawsze się myliliśmy. Lawiczka nie zaryzykuje, postawił jednak na Hiszpana. No i analizując, zaczęło się dobrze, bo to on zgrał głową do Picha, tak. Przedłużył tą piłkę i padł gol na Śląska. Natomiast no, przy tej bramce z Krakowią, tutaj mamy dla Was stop klatki z tej akcji. No chyba ewidentnie widać, że gdzieś tam ten Rubio mu z radaru nieco zniknął. Czy to można tą bramkę obwinić właśnie Hiszpana? Po części, ale też no, ale pyta, tutaj to jest Wojciech Golla. Chwilę wcześniej właśnie rozmawialiśmy o Wojciechu Golli. Przegrał głowę w swoim polu karnym. Nie powinien tego, to nie powinno się stać. Nie powinien przegrać głowy. Właśnie ta przegrana głowa, to już później było następstwo. Okej, Puerto był spóźniony, ale myślę, że no, Wojciech Golla nie powinien przegrać głowy. Więc ja bym nie zrzucał winy na Puerto za utratę tej bramki, tylko i wyłącznie na Puerto. Tutaj dwójka naszych stoperów. Myślę, że on po prostu był bardziej przekonany, dokładnie, że jednak Wojtek wygra tą głowę, tak. Więc no, czasami nadmierne zaufanie też. Trudno też nie mi jest. Też usprawiedliwiać Puerto, bo nie wiem, czego on szukał tak blisko bramki Putnockiego. Nie powinien być tak blisko, ale tutaj wina leży po stronie również Wojciecha Golli.
Tutaj pojawiają się kolejne pytania, właściwie kilka pytań w jednym. To może krótko, żeby, bo czas nieubłaganie biegnie. Czy Gola i Puerto to będą filary defensywy Śląska w tym sezonie? Tak. Tak. Trzy razy to, tak. No, tutaj tak. Naprawdę. Znaczy, nie mamy oczekiwań. Miejmy nadzieję. I druga część pytania. Czy Stiglec trochę nie opada z siły? Ja może dopowiem, czy, bo ten pierwszy mecz w Krakowie widać było, nie wiem, czy to też kwestia tej bramki, tak, ale wtedy naprawdę ta lewa strona była mocna, a potem jednak gdzieś to ta szala przechyliła się na stronę prawą i na Łukasza Brozia. Więc może nieco rozwijając ten wątek, czy gdzieś nie zauważacie, że Stiglec tak troszkę mniej wygląda korzystnie w ofensywie? Tak, no, to jest ewidentnie. Widać, że on dużo czasu jeszcze musi upłynąć, zanim on będzie w 100% przygotowany. Ten pierwszy mecz, można powiedzieć, na takiej świeżości po obozie, czy na takiej euforii, bo pierwszy mecz w Śląsku. Każdy następny już jest nieco słabszy. No niestety braki fizyczne nie da się nadrobić u nas w Ekstraklasie super ustawieniem. Widać to było właśnie w meczu z Krakowią, kiedy całkowicie odpuścił Mateusza Wdowiaka i tylko on w sobie znany sposób nie trafił dwa razy do bramki. To był ewidentny błąd Stigleca. Był błąd również przy linii bocznej, tam chyba Kuba Łabojko został dość łatwo minięty, ale to, gdzie zbiegał w tym momencie Dino Stiglec, to chyba tylko on wie. No, według Instata z naszej czwórki obrońców to właśnie Stiglec dostał najniższą nocę, ale wiemy, że z tymi indeksami różnie bywa. I ostatnia część tego długiego pytania z różnymi wątkami. Co, jak nie będzie Brozia? I myślę, że tu możemy sobie odpowiedzieć, pokazał to mecz w Poznaniu. Wszedł Dankowski, zaliczył całkiem dobry występ i chyba on jest pierwszym zastępcą, jeśli chodzi o pozycję prawego obrońcy. Zdecydowanie. Rywalizacja w zespole jest spora, tak naprawdę na każdej pozycji. No i myślę, że nie powinniśmy się martwić. Na pewno przyjdzie moment w sezonie, kiedy niektórzy zawodnicy będą potrzebowali tego odpoczynku i ta szeroka kadra ma zapewnić komfort pracy trenerowi, żeby w razie właśnie takiego małego spadku formy wszedł następny, głodny gry i wykorzystał tą szansę. No tutaj mamy fana Musondy na czacie, widzi... Może to sam Musonda? Jako zastępcę Łukasza Brozia. Znaczy on tak grywał, rozmawialiśmy z nim, pamiętasz? Mówił, tak, że grywał na wahadle. Że grywał na wahadle, grywał też na obronie, także kto wie. Zachęcamy do sięgnięcia do archiwum Śląskinetu. Tam jest nasz wywiad, który przeprowadziliśmy podczas zgrupowania w Słowenii. Dosyć długo i wyczerpująco tam Musonda odpowiadał na nasze pytania. Ale wracamy tu i teraz. O środku pola już mówiliśmy. Natomiast właśnie a propos Musondy i tego prawego skrzydła. Świetne wejście Mateusza Cholewiaka, okraszone bramką. Widzicie, że to mogłoby przynieść jeszcze lepsze efekty, gdyby Cholewiak był od pierwszej minuty, czy jednak bardziej w roli jokera na podmęczonego przeciwnika na boisko? Wiesz co, to wszystko zależy tak naprawdę od taktyki, jaką na dany mecz założy trener Lawiczka. Mateusz Cholewiak jako joker, idealny zawodnik na naszą ligę. Mateusz Cholewiak od początku myślę, że niżej nie ustępowałby mu sądzie, a może nawet zagrałby lepiej. Ja sobie prześledziłem statystyki z Instata, nie tylko wynik, ale też inne parametry. I ciekawostka jest taka, że Cholewiak 7 razy próbował kluczowych podań, a Musonda tylko 5, mimo tego, że tak naprawdę Cholewiak prawie 3 razy więcej minut rozegrał, więc ten potencjał kreowania i ofensywny gdzieś tam chyba przemawia bardziej za Cholewiakiem. No i bramka, strzały Musondy raczej dużego zagrożenia na razie nie stworzyły. No, strzałów to tak za bardzo nie było też. Tak był, że... ja tam. Ale nie, no to cieszy, że tak naprawdę zauważmy, że bardzo duży procent zmian, które wprowadza trener Lawiczka w trakcie meczu, się sprawdza. Coś wnoszą, tak? Mówimy tutaj, wchodził Cholewiak,
i tak naprawdę robi wynik, tak? No, fantastycznym rajdem. Zresztą on nam opowiadał, że jest fantastycznie przygotowany pod względem fizycznym, na tym się opiera jego gra. No i ta akcja była po prostu zwieńczeniem tego, że ten chłopak po prostu wejdzie i zrobi to, co do niego należy. I właśnie to, co powiedział Kamil, on się nie obraża, on walczy. I to jest najważniejsze, że mamy na ławce ludzi, których nie będziemy bali się wpuszczać i wiemy, że mogą zmienić wyniki. Ja bym chciał tutaj rozwinąć wątek, który poruszyłeś, że zmiany wnoszą, tylko spójrzmy na to, kto wchodził na zmiany. Cholewiak i Łabojko. To były dwie tak naprawdę zmiany, czy dwóch ludzi, którzy dawali jakość, bo zmiany Szczepana niewiele wnosiły, zmiany Gąski. Łyszczarz. Widzieliśmy, co zrobił z Krakowem, więc zmiany trener Lawiczka trafia, ale trafia tak naprawdę dwoma zawodnikami, więc no tutaj to zestawienie z tą naszą szeroką kadrą na ten moment trochę się kłóci. Mam nadzieję, że jak dojdą nasi koledzy z Bałkanów, to ta kadra się wzmocni i wtedy o te zmiany, czy trafienie z tymi zmianami będzie łatwiej. No i czekamy też na Mateusza Radeckiego. Dzisiaj spotkaliśmy go również na Oporowskiej. Mówił, że za dwa tygodnie powinien już trenować z pierwszą drużyną, więc jest szansa, że po tej właśnie przerwie na reprezentację no, trener Lawiczka będzie mieć ból głowy, oby jeszcze tak szeroką kadrę, że nie będzie łatwo trafić w jedenastkę i nam, i rywalom, żeby rozszyfrować Śląska. Ale zanim przejdziemy, zbliżając się do końca, do Lechii Gdańsk, wczorajszy dzień, losowanie, Puchar Polski, no i rywal taki chyba, którego wielu kibiców by sobie życzyło. Ostrzycie sobie już zęby na ten mecz w Łodzi z Widzewem? Czy my sobie ostrzymy? Czy na pewno ostrzymy. Kwestia, czy ten mecz zobaczymy, czy kibice zobaczą. To jest, myślę, osobna dyskusja. No na pewno, jeżeli chodzi pod względem takich starcia firm, no to super, super, super mecz. Ale umówmy się, no pod względem sportowym Śląsk po prostu na ten moment powinien Widzewa przejść bez żadnego problemu, mimo tego, że będzie grał na wyjeździe i będzie miał przeciw sobie na pewno cały stadion. Spotkanie z Marcinem Robakiem, także no dla kogoś to będzie smutny wieczór. No oby dla Łodzian. Widzew też nie zaczął za dobrze sezonu. Ja dlatego mówię, że patrząc już tylko przez pryzmat boiska, to... Ja myślę, że tutaj nie należy jakiejś szczególnej otoczki temu meczowi dodawać. Po prostu trzeba pojechać do Łodzi, wygrać, zapomnieć. Tak jest. Myślę, że Widzew to historia. Na ten moment jest to zespół, który no nie powinien nam w żaden sposób zagrozić, czy to z Marcinem Robakiem, czy też bez niego. To po prostu jest historia, no tak naprawdę. No, na ten moment Widzew to jest zgrana karta. Ale zanim Widzew, czeka nas jeszcze kilka meczów w lidze. Najbliższy w sobotę w Gdańsku. I tradycyjne pytanie, czy obawiamy się tego meczu? I tradycyjna odpowiedź. Czy się nie obawiamy? Tak, obawiamy się tego meczu, bo tutaj przed wejściem na antenę z Kamilem rozmawialiśmy. Dlaczego się obawiamy? Dlatego, że Lechia jest nieprzewidywalna. Nie wiemy, czego się po niej spodziewać. I myślę, że to będzie największy problem. Jedziemy bądź co bądź w roli lidera, tak? Drugi raz myślę, że tak będziemy zaczynać spotkanie. No i cóż, i obym się obawiał i obym za tydzień też był w takich dobrych nastrojach. Mecz, jak to zawsze w Ekstraklasie, ciężki. No i tutaj raczej też nie liczyłbym na jakieś fajerwerki, bo myślę, że jedna i druga drużyna będzie próbowała przechytrzyć rywala, ale niekoniecznie tłamsząc go pod jego bramką. Także sam Piotr Stokowiec myślę, że na ten moment widzi, że ta ofensywa nie gra. Nie, skrzydła, które były mocną stroną Lechii, no nie jestem do końca przekonany na razie o ich formie, szczególnie Łukasz Haraslim, który rozegrał chyba jedno dobre spotkanie tak naprawdę w tym sezonie, a tak to jest cień zawodnika. Teraz skrzydła Śląska chyba zdecydowanie mocniejsze, ale nawiązując trochę do tego, co mówiłeś, Lechia, bilans bramkowy 4-4, czyli widać, że jednak mocno skupiona na defensywie. Chyba Śląsk, który skruszył defensywę Lecha Poznań, który skruszył defensywę Krakowi, raczej bez kompleksów zagra na
na arenie w Gdańsku? Myślę, że na ten moment Lechia ma nie tylko problemy w ofensywie, ale również w defensywie. Nie przypomina w niczym drużyny z tamtego sezonu. Ta para stoperów bardzo silna, ale też idąca na raz i częstość po prostu. No, stałe fragmenty gry, które oni prowokują w pobliżu swojego pola karnego, możemy to wykorzystać. Boki obrony też. Boki obrony już nie chodzą. Mladenowicz nie chodzi tak jak w poprzednim sezonie. Oczywiście on może odpalić, wolelibyśmy, że nie, żeby nie, ale on może oczywiście odpalić w weekend. Natomiast ja bym tutaj bardziej się skupił właśnie na nękaniu tej pary stoperów, zwłaszcza, że oni, no, tak jak powiedziałem, nie przebierają w środkach zarówno Nalepa, jak i Augustyn, a też są, myślę, że ich układy nerwowe do najsilniejszych nie należą, więc tutaj nie wiem, czy Eric Exposito to jest dobry wybór na nich, ale mimo wszystko myślę, że on zagra i ja bym tutaj dla niego taką rolę widział nękania właśnie, może nie tyle utrzymywania się przy piłce, co bardziej nękania właśnie, czy Nalepę, czy Augustyna, czasami nawet sprzedania, czy poskrobania przysłowiowej marchewki, tak żeby ich sprowokować, bo tak jak powiedziałem na wstępie, są podatni na to, ich układy nerwowe potrafią odpalić. No coraz chyba lepiej wygląda ta współpraca Erika Exposito z resztą drużyny, coraz lepiej czują się na boisku. Powoli zbliżając się do końca, czy to ten pucharowy pocałunek śmierci, myślicie, tak zadziałał na Lechię, że to już nie jest ta drużyna, którą się zachwycała cała Polska? Nie wiem, nie powiedziałbym. No, tłumaczenie cały czas co sezon jakiejś drużyny pucharami, no, robi się już powoli naprawdę męczące. Po prostu nowy sezon, nowe rozdanie i niekoniecznie zawsze trzeba zaczynać tak, jak się przewiduje, bo przewidywaliśmy i nie tylko my, że Lechia jest jednym z głównych kandydatów do mistrzostwa. Myślę, że dalej tak zostaje, bo kadrowo są mocni. No tylko tak jak Kamil powiedział, no tutaj obrona, która była mocną stroną, którą zbudował Piotr Stokowiec po objęciu tego zespołu, nagle przestała funkcjonować. Więc myślę, dobrze, że trafiamy na mecz z Lechią przed przerwą na reprezentację, takie mam przeczucie. No, okazuje się, że ten cały terminarz wyśmienity dla Śląska... No, poza Pogonią. No, z Pogonią to... Moglibyśmy z nimi grać później, albo najlepiej w ogóle w tym momencie. No, zobaczymy. Tradycyjnie na koniec nasze typy jedenastki na Lechię. I tak naprawdę w większości byliśmy zgodni, bo chyba 10 piłkarzy mamy wszyscy takich samych, jedna pozycja gdzieś tam się różni. Daniel, może zacznij. U mnie różni się tak, gąskę chciałbym zobaczyć na 10. Tak, w rezerwach ostatnio w Legnicy zagrał, wystąpił, strzelił zagrał gola. Zagrał bardzo dobrze i może to by był sposób na to, o czym powiedział Kamil, właśnie nękania stoperów. No, Damian posiada fajne podanie, co pokazywał niejednokrotnie jeszcze przed przyjściem do Śląska. No dałbym mu szansę, bo chłopak naprawdę ciężko pracuje. Ustawianie go na skrzydle troszeczkę go krzywdziło, moim zdaniem. Nie mógł wtedy pokazać pełni swoich możliwości. Więc dla sprawdzenia tak naprawdę ja bym go postawił na 10, żeby zobaczyć, jak on się czuje na tej pozycji, na której tak naprawdę zdobył drogę do Ekstraklasy. To, co nas też łączy, wszyscy właśnie Lubambo Musonde posadziliśmy na ławkę rezerwowych. Kamil, u ciebie Robert Pich pozostaje na 10. U mnie Robert Pich pozostaje, u mnie Mateusz Cholewiak wędruje na prawą pomoc. Ja natomiast największy ból głowy miałem z obsadą lewej obrony. Mocno zastanawiałem się nad Mateuszem Hołownią i nadal się nad nim zastanawiałem. Myślę, że gdybym mógł dzisiaj wytypować jeszcze raz skład, to nie wiem, czy bym tego nie zmienił. Myślę, że może Stiglecowi przydałaby się chwila odpoczynku, a też chciałbym zobaczyć, jak wygląda Mateusz Hołownia, bo jeszcze go w tym sezonie nie widzieliśmy. Pamiętając to, jak wchodził do zespołu, czy jak wszedł nagle do zespołu w tamtym sezonie, z miejsca stał się mocnym punktem, nie osłabił drużyny. Więc chciałbym sprawdzić, jakby to wyglądało w tym momencie. Natomiast no, już zostało z Dino Stiglecem, więc jedenastka na Lechię z Dino Stiglecem, ale już no, z takim dużym znakiem zapytania i tutaj Mateusz Hołownia... Będzie myślę, pod lupą. Go, tak, będzie zdecydowanie pod lupą. Myślę, że go Mateusz Hołownia naciska. Tak. Także lupę przenosimy z Chrapka na Stigleca, Piotr Celeban już też. Możemy się teraz skupić na Dino Stiglecu. Mamy nowego.
Pilnuj się, Dino. Daniel tutaj na czacie nie podoba się kilku osobom twoje zestawienie. Moja 11. Podoba, nie podoba? Podoba. Podoba. Tak, no, dziękuję bardzo. Podoba nad trenerką. No, żeby ja tradycyjnie miałem najtrudniejsze zadanie, bo musiałem się jakoś odróżnić od chłopaków. Ale w ogóle nie zaszalałeś. Powiem ci, zawiodłem się, jak zobaczyłem twoją 11, powiedziałem sobie, że coś jest nie tak. To... No trochę mniej szaleństwa. Więc Gąska na skrzydle, bo we wcześniejszym meczu rezerw zagrał na skrzydle na Oporowskiej, dwie asysty, też całkiem dobry występ, chociaż też w rozmowie z nami po meczu w Legnicy, którą też możecie przeczytać na Śląsk.net, mówił, że jednak bardziej czuje się piłkarzem jednak... Trenerze, dajmy mu tam szansę. Jak zagrać źle, to ja przestaję w ten pomysł wierzyć i a ja się skrzydło. Obawiam, że już może nie dostać szansy w Śląsku, zwłaszcza jeżeli dojdzie Markowicz i Zivulić, to dla któregoś ze środkowych pomocników najprawdopodobniej zabraknie miejsca. Ja jakoś tak podskórnie czuję, że może być to właśnie Gąska, bądź też Mateusz Radecki, żeby się odbudował po kontuzji, być może gdzieś w pierwszej lidze do zimy. No, odważne, zobaczymy. No, robi się przesyt i tutaj też tak nie może być, żebyśmy utrzymali tylu zawodników w środku, bo po prostu może w pewnym momencie zrobić się niezdrowa atmosfera. No tak, jest. Jest, dlatego, bo jest juniorem. No, ale z całą sympatią dla Adriana, Mateusz Kołownia również jest młodzieżowcem, więc tutaj też bym go sprawdził. Może jeszcze nie w Gdańsku, ale może na szybkie skrzydła na Pogoni. Dokładnie. No zobaczymy do końca okienka, jeszcze chwila czasu, czy będą jeszcze jakieś ruchy kadrowe. Wiemy, że raczej już do Śląska nikt poza Markowiczem, jeżeli tutaj przejdzie te ostatnie testy medyczne i złoży podpis, nikt nie dojdzie, czy ktoś ubędzie. Zobaczymy. Tradycyjnie mamy dla Was konkurs. Typujcie wynik meczu z Lechią w Gdańsku. Piszcie na adres redakcja@śląsk.net.com. Wśród osób, które poprawnie wytypują do czwartku, myślę do końca dnia, rozlosujemy wejściówki na mecz z Pogonią. No a my tradycyjnie w dobrych humorach na pozycji lidera. I podoba mi się taka nuda w moim życiu. I to nie tylko pierwszej drużyny, ale też zespołu rezerw, któremu kibicujemy i dopingujemy. Przewodzą w trzeciej lidze, grupie trzeciej. Teraz w najbliższą niedzielę ciekawy mecz z rezerwami Zagłębia Lubin. Zapraszamy na Oporowską, ci, którzy zdążą wrócić z Gdańska. Fajne mecze nam się szykują, naprawdę. No. Także ciekawy weekend Śląska. Zapraszamy do śledzenia naszych transmisji. Followujcie nasz kanał, żeby dostawać powiadomienia na Twitchu o transmisjach, które się rozpoczynają. Zapraszamy na Facebooka, na Twittera, no i oczywiście do odwiedzania Śląsk.netu. A na dzisiaj żegnamy się z Państwem. Marcin Poloński, Kamil Kuleta, Daniel Żuliński. Do zobaczenia. Do zobaczenia.